Siemanko, jestem Lucek, jestem dzisiaj z Hogatem, będziemy stuntować 6 godzin. Ej, gdzie ty jedziesz? Czekaj, czekaj, to jest tutaj. Nie mogę jeszcze jechać? Nie, przywitaj się najpierw. No cześć, jestem Hogaty i będziemy dzisiaj stuntować wraz z Luckiem, hej! Już odkryłeś pierwszego, stunta, który jest zajebisty. Tu trzeba Mówisz? Się odbić, tak, tu jest świetnie, patrz, tu trzeba się odbić w ten sposób, nie tak. O, właśnie tak. Tylko okay. Trzeba tam dalej polecieć. Jakoś tu rufianem może... się fajnie robiło. No właśnie, bo to jest ta różnica chyba w porównaniu do twoich ostatnich stuntów, że my dzisiaj jeździmy na Bat Team, Pegasi Bat Team. Ojej, to musimy od nowa stunty odkryć. Cholera. No ale... troszeczkę inaczej będzie na pewno, bo to już jest różnica pomiędzy właśnie Pegasi Rufianem a Bat Team. No. Jednak Bat Team jest bardziej tutaj twardy. Potrzebny podczas robienia stuntów takich, kiedy potrzebujesz tej prędkości już, tak? A najwyżej, wiesz, później jeszcze się ogarnie jakiś może wyścig przy tych kontenerach na takiej zasadzie. O, stary. Ty, dawaj na te kontenery, jaka zajebioza. A na kontenerach, no kurde. No dobra, dawaj ten wyścig, A czy tam się będziemy zabijać, będziemy jechać 6 godzin później, no bez sensu, masz rację. Lepiej tutaj coś poszukajmy, poogarniamy. Duża prędkość, o, wiesz co jest ten dobry... To może tak po prostu patrz, po prostu jedźmy przed siebie. Jak będziesz widział punkt, z którego się można wybić, to się z niego wybij. Dobra, ja mam już fajny punkt. Mam fajny punkt. To jest tutaj, na te silosy można wbić, teoretycznie. Na te odbić silosy. Się, tak, odbić się od tego białego murka, tu jest kawałek siatki. Ojej, wleciałem tam babką. No, tylko że to jest twardy murek, on tak nie wybija fajnie, jakbyśmy chcieli. Spróbuj. Ta siatka dużo przeszkadza. No, kurde, ta siatka jest... Improwizuj! No, zimprowizowałem swoją własną śmierć tam. Ojej, tu jest skocznia, tylko no właśnie, co to, ta skocznia to... To jest dla casuali, a nie dla nas. Skocznia jest dla lamusów. Tak. Kogaty pojechał na skocznię. Ale nie wyskoczyłem ze skoczni właśnie, tylko się odbiłem tam. Ale pojadę jeszcze raz zobaczyć, co tam jest. Ale wiesz, no trzeba wszystko sprawdzić, że tak powiem. Tak. Ty, a jest taki motyw, ja widziałem na twoim filmiku z BMX-em, że ty jechałeś z góry i... Ja leciałem. Leciałeś z góry, tak. I jakoś tak BMX-a ustawiłeś pod pewnym kątem, że on zaczął jakby lecieć troszeczkę do góry, po prostu zaczął wolniej opadać, zupełnie jakby nic nie ważył. No właśnie nie, bo to cały trik polega na tym, że ty nie opadasz, ty lecisz po prostu. To jest lot już. To nie jest tak, że ty sobie spadasz z tej góry, tylko ty lecisz. Taka sztuczka magiczna. No właśnie, ale nie zabiłeś się jakby... Nie wiem, na czym to polegało. Ale widziałem kiedyś taki filmik, jak gościu całe San Andreas przeleciał właśnie... że wiesz, co można robić na BMX-ie na przykład? No. Zaczepiasz się i jeździsz bokiem po murze po prostu, nie? Więc... Aha, to no też widziałem, że to próbowałeś. Bo trzeba się zaczepić jakoś odpowiednio i to zrobić wtedy dopiero. Dobra, chodź może dalej pojedziemy, bo to... Dobra. Nie ma sensu tu się wbijać już. I chyba rufiana wezmę. Przed siebie. Jedziemy, rozpędzamy. Rozpędzamy maszynerię. Będzie jakaś wybitka, musi być. O nie, ściana śmierci. Fuck. Dawaj, dawaj, Lucek. Woo! To jest jakaś taka dziwna wybitka. Już. Gdzie ty jesteś? Zerknij sobie, patrz. A no tu wcześniej, no tam też wpadłem w to i tutaj samo miejsce. Może da się po tym kominie jakoś wjechać, odbić, nie to nie jest komin, to jest silos taki mniejszy i wbić na to takie brązowe duże coś. To się może udać. O! Prawie. Wow! Jak ja zjechałem! Dobra, czekaj, to tak może pod kątem jakoś wjadę? Nie, pod kątem to nie. Tu się da wjechać po prostu bez rozpędu nawet na tak. To, nie? Ciężko jest, kurde. O! Tutaj jest kamień po drugiej stronie. O, właśnie tu gdzie ty raz... Ojej. A w sumie jaki tego kamień? Kamienia... Tu jest jakiś taki wielki głaz. O, na dach wjechałem. Widzisz, jaki duży głaz to jest? Bo mnie wybija teraz i się wbijam cały czas głową pomiędzy, kurde, konstrukcję jakąś. Tu jest taki na dole kamień, o ten. Fajnie on wybija.
No, świetnie mnie wybił właśnie od boku. Ze złej strony, kurde. Dobra, gdzie ty tam jechałeś na ten kamień? Wow! No. Tu? No, tylko to właśnie, to jest... To jest akcja dla rufiana. Bo to jest mało miejsca bardzo. Typowo rufianowy stuncik, że tak powiem. O, z tej strony dziwnie wybija. Odbiłem się najpierw od murka, później od palmy przejechałem do góry, taki wiesz, palm ride zrobiłem i w sumie się zatrzymałem tutaj. Zaraz palma ci odbiła. Dokładnie tak, mi już bije palma. No. Wiesz co, tutaj musimy szukać, mówię, musimy o takich o wybitek szukać chociażby. Aha, dobra. Bo po takich można poskakać naprawdę tutaj. I możemy gdzieś nawet kity. Z tego wskoczyć, no. No. To są takie małe podpórki nam trzeba, nam naprawdę nie trzeba dużo, nam trzeba jakąś małą rzecz, od której się po prostu będziemy mogli odbić. To, ty! No właśnie, zobacz, tutaj jest podpórka i tu mamy rozpęd w drugą stronę. O, Lucek, dawaj do mnie. Już? Chyba tak. Dobra, ja to zrobię inaczej. Zaliczę sobie ten punkt i tutaj będzie fajna odbitka. O, no właśnie tam gdzie stoisz. Można coś zrobić. Jak fajna była odbitka? Zajebista. A tu? Czekaj, po schodach? Po schodach? Nie, rozwalisz się. Po tych właśnie po schodach. Próbuję tym. Wow! Za nisko koło miałem. Po długi, kurde, będę ci świecił długimi. Ole, poleciało. Jak mnie dziwnie wybiło. Dobra, po schody! Fuck! Dobra, przeciąłem te schody w sumie i tyle. Spróbuj sobie to co ja, da się daleko wybić. No właśnie, już zaraz. Tak typowo batiowo. Batiowo? Typowo? No bardzo łatwo, bardzo łatwo się można wybić. Typowy batti? Tak, typowo, no. Yeah! Łatwiutko, nie? Jeszcze backflip. Wow, i pełny backflip. I gdzieś jeszcze wleciałem, w ogóle na jakieś tereny fabryczne. O, tu jest ten motyw ze ścianą. Bez kitu, tu jest fajna ściana. Ściana, od której można się odbić. Mhm. Dobra, lecę. Kaskader Hogaty rusza do boju. Ekstra. Backflip, proszę bardzo. Odbitka. Oj, głowa! Drugi backflip! Udało się? Wylądowałeś? Wylądowałeś, ale zginąłeś, tak? No. Ale były dwa backflipy. Bo tu jest lądowanie. Fajne. Dobra, jeszcze raz backflip. Nakrywam cię! Chyba. Nie mogę cię widzieć. Ojej. Przeżyłem. Przeżyłeś. Nie. Dokładnie. Ty, tu jest ta ściana i od tej ściany można fajnie wyjechać. Co znowu? Nie, co zrobiłeś? No, odbiłem się od tej ściany. No. Od tej ściany się odbiłem. No. Odbiłem się tak dziwnie od tego budynku tutaj zaraz nad tym. Przyleciałem tak jakby, wiesz, robiąc jakiś skręt dziwny i wylądowałem dokładnie tak fajnie w tym miejscu, odbijając się jeszcze tutaj. Widziałem, gdzie wylądowałeś, ale kurde, nie widziałem tego momentu, jak leciałeś. Kurde, a to było śmieszne. Ej, tu mi się, a od razu, wiesz, co mi się przypomniało? No. To miejsce przypomina mi GTA San Andreas, tam gdzie się wyjeżdżało właśnie przez odbicie od bramy. Wiesz, jak była ta szkoła jeżdżenia. No, a tak, tak, tak. No. Że się odbijać właśnie od ścianki, żeby na ten budyneczek wskoczyć, nie? To tutaj tak samo, że tutaj się odbijam, kurde, żeby spróbować na ten budynek lecieć. Dobra, chodźmy tam jeszcze raz. To prawie. Dobra. Fajnie. Jest, drugi bak. Wylądował. Pięknie. Ja tylko, ja żadnego nie zrobiłem w sumie. Dobra, mówisz, żeby na tą bramę. No, żeby tutaj, czekaj, nawet tak się odbić. O! Jakoś. A, zginąłeś. A. Zaczepiłem się twarzą o słup, więc... więc no, wiesz co, była szansa, że przeżyję, nie? Ale jednak nie. Jednak nie dzisiaj. No, jednak nie. Ale ta odbitka jest świetna, ta... Nie wiem, co to jest. Betonowa ta tam... Ta ścianka, no bo wiesz co, ona jest tak, jeszcze ona jest... Zrobiona, że ten, że tę. Pod Battiego po prostu. Fuck. Specjalnie twórcy pomyśleli, a tutaj będą wstantować, to będzie Batti. Okej. Wleciałem sobie wyżej troszeczkę.
Ona jest tak fajnie wyprofil... Kurde, no serio? Na jakimś małym murku tam, jak już wleciałem przez 10 pięknych, dużych murów, to jakiś jeden mały murek mnie wydupił? Ja pierdziele. Ale zajebiście, ten murek idealnie jest ustawiony. On jest wyprofilowany tak do boku, nie? Dlatego można się fajnie na nim wybić później. Dobra, ja, nie. Od tego... Od... Wow! Gdzie tam można zajechać? Stary... Jakie dźwięki ty wydajesz z siebie? Myślałem, no. Myślałem, że to zupełnie tak jakby jakaś milfka dostała czarnego kutasa, no. Takie wow! Lucek, chodź za mną! Lucek! Lucek, chodź za mną i teraz zamiast odbijać się tam od tej beczki, to w lewo bardziej. Dobra. Tutaj, patrz, tu spróbuj. O fuck, nie. Wow! Jeszcze bardziej w lewo. Jeszcze bardziej w lewo. Bo możesz się od tego murku wtedy odbić i polecieć jeszcze wyżej na ten budynek. Bo się przed chwilą tak właśnie odbiłem. Dobra, to pokaż, a ja się nauczę. Czekaj. To jest jakiś... Tu? I teraz jeszcze w lewo. Milimetr ale ty fajnie... w lewo, żeby się ale odbić ty... od wież. Ale ty zajebiście wylądowałeś. Tam jest taki wystający beton, widzę, kurczę. Widzę. Ale ty fajnie wjechałeś na ten daszek w ogóle. Ja się wbiłem ten daszek i moją masukę przecięło w pół. Wow, gdzie ty? Co ty? Backflip! Trójflip! Poniosła mnie fantazja, że tak powiem trochę. I daj flip jeszcze. Wow! Story! O kurde! Ale się odbiłem. O fuck, ale zajebioza. Tu jest jakiś dalej murek. Nie ten pierwszy przy tym, tylko tam dalej jest jeszcze taki murek. Który murek? No, ten drugi jeszcze taki. No, ja wiem, o co ci chodzi. No to od niego się tak zajebiście wybiłem. Tylko tam i prawie... musisz idealnie fajnie w to trafić. Tak, kurde. Właśnie o to chodzi. To jest raz na milion. To jest ten problem. To jest raz na milion. O kurde, co to było? Nie! Rozbiłem się, żeby cię ratować. Kurde, ale nie, da się tam normalnie wjechać. Nie jest tak trudno, tylko najgorsze jest to, aby koło tam utrzymać. Musicie wysoko. Dobrze podrzucić po prostu. Tak, tam. Tak. Gdzie ty tam latasz? Ja patrzę z daleka, kogo ty gdzieś tam, kurde, po budynkach. To jeszcze by ten silos po prawej wleciał przez przypadek. Dobra, już wracam. Spokojnie. Ty, ale to wcale, to jest zajebiste. Zajebista wybitka tutaj jest. Taka prosta, to pierwsze jest proste. No fuck, no ta, bo to mnie skręca później, jak ja podniosę koło za szybko, to mnie to skręca. Ja pierdzielę, jak ciebie nie było, to mi lepiej to fajniej wyszło. Dzięki! Przynoszę ci pecha, ta? No, w tej chwili... Może. Woo, ale latam tutaj. Ojej. Dobra, już też do ciebie idę. Już lecę do ciebie. No, kurde! Sekundę temu stamtąd wyjechałem, nie? A ty co? Ja pierdzielę. Dobra tam, kurde, Lucek. Dawaj. Nie pierdziel. No nie, no na daszek teraz mnie w ogóle zgubił. Wow, stary, no gdzie ja tu wjeżdżam w ogóle? To jest zajebista wybitka. Jedna z lepszych, jakie kiedykolwiek robiliśmy. No widzisz, kurde, to znalazłem, nie? Heh. No, heszki. No bogaty znajdywator taki trochę. Znajdywator. Jak tego baga znalazłeś wtedy? Znajdywator 5000. Dobra. Tam jest, tam się naprawdę bardzo łatwo wjeżdża. Jest no, super. No naprawdę łatwo, dokładnie. Patrz, stary, patrz, gdzie ja... What the fuck? No, wjechałeś? To jest to, tylko nie, wyrzuciło mnie z tego, z siodełka, nie? Tak ono, powiem, z siodełka. Wyrzuciło mnie z siodełka. Ale to jest świetne, tam się da naprawdę wybić tak do góry, bo to zajebiście do góry wybija. No tak, tylko żeby cię właśnie nie wyrzuciło z siodła i to będzie fajnie wtedy. No kurde, nie, to jest zabugowany dach ogólnie, już tak. Definitywnie to jest zabugowany dach, bo jak wpadam na niego motocyklem, to mi jakieś dziwne rzeczy się... Ale zrobiłem, nie, ja tu zostaję do końca odcinka, nie? A gdyby tak... O kurde, jest, prawie wleciałem, tylko kurde, zginąłem. Prawie wleciałem, tylko kurde, zginąłem. Nie, bo Asuka już była na tym takim jakby balkonie tam, jest taki... Mhm. Pomost śmieszny, no, czy co to jest. To motocykl powinien być z Asuką, a nie sama Asuka. No, był z Asuką, tylko Asuka leżała obok. Tym by się już można było pochwalić. Tak, na arenie światowej nawet. No co mi na schody, no i kurwa. O, patrz.
Jo, pierdzie, leciałem! Odbiłem się od tego słupa, tak, i poleciałem. Tylko że nie zatrzymałem się na tym nawet balkoniku. O kurde, da się zrobić. Co ty zrobiłeś? Wow! No odbiłem się od tej prawej ściany i leciałem na lewą, no. Na lewy daszek, że tak powiem. Patrz! No, coś takiego, dokładnie. Dobra. Da się. O! Proszę bardzo. Backflip? Nie! Chciałem za dużo! Chciałem backflipa jeszcze wlecieć tak bokiem! Co ty zrobiłeś w ogóle? Co to było? Nie wiem właśnie. Ale za dużo chciałem. No to jest super, to się teraz od śmietników. Bo wybogaty, odbija się od 50 rzeczy zamiast od tego, czego powinien. O, to się rozwala. Ta skrzynka spadła! No! Jakim sposobem, ej? Ja myślę, że to jest twarde. Ja pierdzielę. Gdzie? To byłoby... Wo! Kurde, prawie. Jak ty się odbiłeś śmiesznie, myślałem, że na tamten daszek wjedziesz. Prawie pykendo, że tak powiem. Prawie wyszło, no. Czarnego? Kurde. Da się tam wlecieć, tylko trzeba jak... Lucyfersista. Skacz od czarnego. No i dobra. Chciałbyś poskakać na czarny. Ojej. No tak, definitywnie tu się da wskoczyć. Wow, wleciałeś za pierwszym razem. Tak. Definitywnie tu się da wskoczyć. Zajebiście. I co, fajnie? I to jest to właśnie, do czego Batty jest. Wiesz, większy rozpęd, mała jakaś wybitka nawet, ale da radę bardzo wysoko wskoczyć dzięki temu. Lubisz podnosić koło do samego końca? Tak. Tak się stantuje. Co ty nie wiesz? Nie znałem cię od tej strony. Ojej! Dobra. Teraz będzie. Dokładnie. Lecimy, lecimy. Ale fajny stunt. Wylądowałeś to? Wylądowałem, ale odbiłem się jeszcze fajnie od dachu, nie? Fajnie to wyglądało, tak powietrzu, tak bokiem jakiś, nie wiem, no. Co to było. I właśnie i to obrót. Jest to jest fajne. Same takie, wiesz, takie jakieś różne rzeczy, które robi się w powietrzu. O, znowu. Fajnie. To jest świetne właśnie, to uwielbiam w tej grze. Yeah. O, jeszcze wygodziłem. Dobra, dawaj, skaczemy teraz dalej. Taki kombos. Wyrobiłem, okej. To można cały dzień siedzieć i stuntować. No tak, cały dzień dosłownie, każdy jakiś tam murek najmniejszy znajdziesz coś. Już też go obadać. O kurde. Dobra, dzięki ci wielkie i... No, zapraszam was na kolejne odcinki z Hogatym, ze stuntowaniem i tak dokładnie dalej, nie tak, tylko. Dziękujemy! Trzymajcie się na razie. Ja też pożegnam, na razie, hej! Pa, pa. Nikt nie traktował tego poważnie. Ktoś tam wziął sobie taki samochód, ktoś tam wziął sobie taki samochód. Jeden jest może szybszy, drugi wolniejszy. I każdy jakoś ścigał się, tak czułem przynajmniej, na luzie. To było bardzo, bardzo fajne. No, każdy ma powiedzmy dostęp do wszystkich samochodów, bo wszystkie te auta możesz sobie odblokować w singlu. I każdy się bawił po prostu, ścigał się ze wszystkimi.